Po Bogu, bracia i siostry, cieszę się, że znowu mam sposobność tutaj przed wami stać i pozwólcie, że pomodlę się. O kochany nasz Ojcze Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś obecny, że Ty jesteś realny i Ty jesteś prawdą. Panie, Ty dajesz nam Twoje słowa, aby ożywiać je w naszych sercach mocą Ducha Świętego, aby ono wydało owoc, aby nasze życie było przemieniane na Twój obraz, abyśmy mogli być światłem w tym świecie, który jest pogrążony w ciemności. Panie, proszę Ciebie o Twoje namaszczenie nade mną, nad moimi ustami, Panie, abym nie mówił od siebie, ale żebyś Ty mówił przeze mnie, Panie, abyś Ty ożywiał to słowo, które będę czytać, które będę rozważać, Panie. Prosimy Ciebie, Ojcze, o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Myśl odnośnie tego, czym powinienem się podzielić, zrodziła się mniej więcej 3 tygodnie temu z ekipą męską ekipą wybrałem się na taką wyprawę rowerową i tam taki nasz jakby lider prowadzący zadał nam pytanie, co według nas w naszej kulturze sprawia, że chłopiec staje się mężczyzną. No i zaczęła się dyskusja, zaczęliśmy rozmawiać, zastanawiać się nad tym, co w naszej kulturze, co w innych kulturach sprawia, że chłopiec staje się mężczyzną, co sprawia, że ktoś czuje się męsko. I potem też zaczęliśmy się zastanawiać odnośnie kobiety, co powoduje, że dziewczyna czuje się kobietą. Kobieco. Myślę, że mogłoby tu paść wiele odpowiedzi, jaki etap albo posiadanie czego, ale myślę, że wspólnie chcemy patrzeć na Boże Słowo i to, co ono mówi odnośnie męskości i kobiecości. Może ktoś z was pomyśli, a bracie, już usługiwałeś na ten temat, może ktoś z was pamięta, może nie. Nie wiem, czy to była pierwsza usługa, ale wtedy mówiłem o roli i tożsamości płci. Dzisiaj chciałbym trochę pod innym kątem spojrzeć na męskość i kobiecość. Kiedy zacząłem potem też po tej wyprawie myśleć nad tym, zaczęły do mnie pewne prawdy tak docierać i pytania od Boga. Zacząłem siebie sam pytać, co daje mi poczucie męskości? Czy to, że mam pracę, że jestem doceniany w pracy? Czy to, że żona mnie docenia? Czy to, że bracia i siostry w kościele mnie doceniają? Czy to, że mam samochód, czy mieszkanie swoje, co sprawia, że czuję się mężczyzną? I pytanie następne. Czy gdybym stracił wszystko, rodzinę, żonę, dziecko, mieszkanie, pracę, samochód, czy dalej czułbym się mężczyzną? I tak samo, jeśli chodzi o kobietę. Czy siostro czułabyś się kobietą, gdybyś straciła męża, dzieci, wszystko, co masz, pracę, docenienie wśród ludzi? Czy dalej czułabyś się kobietą? Co daje nam to poczucie, to, że jestem w miejscu, w którym jestem i spełniam rolę, do której Bóg mnie stworzył? Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie. W świecie, w którym wszystko się miesza,
rolę, tożsamość, tak jak mówiłem w tym pierwszym temacie. W dzisiejszych czasach jest poplątanie. Nie wiadomo tak naprawdę, kto jest kobietą, kto jest mężczyzną. Dzieci będą mogły postanowić same, czy uznają, że chcą być mężczyzną, czy kobietą. To się dzieje na naszych oczach. I niestety, ale wpływa też na Kościół, na nas. Na nasz sposób myślenia. Że zaczynamy myśleć, że to jest jedno, że tak naprawdę mamy te same funkcje. No, może być kobieta, która jest powołana do przywództwa, na przykład, chociaż Boże Słowo jednak mówi coś innego. Ale to potem. I czy będziemy brać wartości ze Słowa Bożego, czy z tego, co będzie nam wmawiać świat? Nasze dzieci, one są pod wpływem edukacji, w której właśnie zaczyna się mówić, może sobie wybrać. I to jest to samo. No, tam fizycznie się różnisz, ale to też się da zmienić, jak chcesz. Jeśli pozwolimy na to, to jakby ta podstawa zostanie zburzona. To jest jedna z podstaw Bożego stworzenia, że Bóg stworzył nas jako mężczyznę i kobietę. I to ma swoją funkcję, to ma swoją rolę. To nie jest bez sensu. To nie jest jakiś przypadek, że tak akurat Pan Bóg mógł stworzyć no, jednopłciowe stworzenie, które by samo no, się zapładniało i rozwijało i nie byłoby jakby rodziny, wartości rodziny, dzieci i tak dalej, przekazywania swoim dzieciom pewnych wartości. To akurat przypadek, że tak się stało. Myślę, że nikt z nas i mam nadzieję, że nikt z nas w to nie wierzy, że to był przypadek. Ale że to było Boże prowadzenie, Boży cel, aby tak było. Aby byli mężczyźni, kobiety. Aby oni tworzyli rodziny. Aby przekazywali dzieciom pewne wartości. I aby te wartości się nie zmieniały. Aby te fundamenty... Nie wiem, czy wiecie, kilka lat temu to jeszcze prezydent Komorowski podpisał ustawę, gdzie była mowa o rodzinie i płci. I tam jest napisane, że system edukacji będzie robić wszystko, żeby wykorzeniać tradycyjne patrzenie na tym, czym jest rodzina i płeć. I to zostało przyjęte przez nasz kraj. Więc tak jak powiedziałem, dzieje się to na naszych oczach. Chciałbym zacząć, jako że jestem mężczyzną, od męskości. Kim jest mężczyzna, albo czym charakteryzuje się męskość, albo czym jest męskość? Otwórzmy pierwszą księgę Samuela, 16 rozdział i 7 werset. Ale Pan rzekł do Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Jak się domyślacie, wybrałem postać Dawida jako taki model, poprzez który chciałbym też pokazać pewne cechy, które charakteryzowały Dawida i które są opisane jako Boże, jako dobre, bo też w 1 Samuelowej, w 13 rozdziale i 14 wersecie czytamy.
Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca. I Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co Ci Pan rozkazał. Więc Bóg mówi o Dawidzie, że to był mąż według jego serca. Więc myślę, że przyznacie, że Dawid jest postacią, która może być przykładem dla męskości, dla mężczyzny. Jak wiemy i potem będę mówił, nie był doskonałym, ale cechowały go pewne rzeczy, które podobały się Bogu. A tak jak czytaliśmy, Pan Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. W dzisiejszym świecie różne są obrazy mężczyzny. Jest obraz macho, umięśnionego i to jest mężczyzna taki z muskułami, bo jest silny, bo podniesie malucha, nie wiem, oponę jakąś tam, jak Pudzianowski w tych Strongmen. Albo znowu inny obraz, teraz coraz częściej, wytatuowany. To jest twardziel, to jest mężczyzna, bo się nie boi opinii innych, tylko sobie wytatuuje całe ciało. I to jest odwaga, to jest męskość. Brat Klendenen w swoich lekcjach Szkoły Chrystusa opowiadał o przeżyciach w wojsku. I tam mówił o pewnym chłopaku, który miał wytatuowane, nie pamiętam czy na ramieniu, gdzieś na ciele, honor przed śmiercią. Dobrze powiedziałem, tak, honor przed śmiercią. I on jako młody człowiek patrzył na tego drugiego i mówi, no chciałbym mieć taką odwagę. Wyobraźcie sobie, że drugim razem jak go spotkał, to było przed sądem wojskowym za ucieczkę z pola bitwy. Ten odważny z tatuażem, że honor przed śmiercią, uciekł z pola walki, bo tak się bał. Więc to nie to, co wyrażamy zewnętrznie, sprawia, że jestem mężczyzną, ale to, co jest w środku, ta wewnętrzna odwaga. Czytajmy właśnie o Dawidzie. Rzekł wtedy Filistyńczyk do Dawida: czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami? I Filistyńczyk przeklął Dawida przez swoich bogów. I rzekł Filistyńczyk do Dawida: podejdź do mnie, a dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię i odetnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga i dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. Niesamowite słowa. Ale postawmy się jakby w jego sytuację. Bracie, postaw się w jego sytuację. Czy Dawid polegał na sobie? Myślę, że absolutnie. Bo też Pan Bóg by tego nie pobłogosławił. Gdyby polegał na swojej zdolności strzelania z procy, wiedział, że idzie w imieniu Pańskim. Wiedział, kim jest w Bogu. I to była ta podstawa. Ta podstawa siły i odwagi. I tego, bracie,
szukaj odwagi i siły w Bogu. Jak chyba kiedyś wspominałem, w moim dzieciństwie przeżywałem w szkole prześladowanie. Koledzy mnie często bili, dlatego że nie chciałem oddawać. I czasem przychodziło poczucie takie, że może taki słaby jestem i że często płaczę, jak mnie uderzą w brzuch, jak tracę oddech, jak mnie tłuką po prostu po różnych częściach ciała, bo dla nich to jest fajne, że ja się rozpłaczę. Ale teraz patrząc na to wstecz, wiem, że byłem silny, bo trzymałem się tego postanowienia, że nie chcę oddawać, bo Pan Jezus powiedział, tak to odbierałem i według tego chciałem postępować. Pan Jezus powiedział, że jeśli ktoś chce uderzyć ciebie w jeden policzek, nadstaw mu i drugi. I wycierpiałem, ale myślę, że mogę powiedzieć, że byłem odważny. Ja nie byłem słaby fizycznie. Mógłbym oddać. Każdego z nas Bóg inaczej prowadzi. Mój brat na przykład starszy, on oddawał. I wszyscy się go bali. Ale wierzę, że też w tym gdzieś wołał do Boga i przede wszystkim nie bił kogoś słabszego i nie oddawał bez powodu. Była sytuacja w szkole. Jego kolega, który mu dokuczał, tak wychorkał gdzieś z gardła takie chorki i przepraszam za słowa. Ale w sensie, no możecie sobie wyobrazić. I splunął na głowę mojemu bratu, był jakby, mój brat schodził klatką i ten mu splunął na głowę. Mój brat się bardzo zdenerwował i nie wiem, nos mu jakoś walnął, że krew się puściła. I ten strasznie odważny chłopak zaczął tak lamentować, tak strasznie i się żalić nauczycielowi, że mój brat go bije. No i nauczyciel wezwał rodziców jednego i drugiego i ta matka też strasznie orze, że ten go bije jej biednego syna. A mój tato przyjechał do szkoły i bierze mojego brata na bok i mówi: powiedz mi, jak to się stało. Powiedz mi całą sytuację. No i opowiedział, nie? No i do nauczyciela idzie mój tato i mówi: zna pan sytuację, co się stało? No Łukasz, no mój brat, po prostu pobił tego kolegę. Ale nie do końca tak było. Czy pan zna od początku sytuację? I niech pan spyta klasy. Wszyscy wiedzą o tym, co się stało. No i klasa mu powiedziała. I ten nauczyciel spokorniał. Kazał przeprosić temu koledze mojego brata za to, co zrobił. I myślę, że też to była sytuacja, w której Bóg użył, żeby nas jako mężczyzn jakby rosnących utwierdzić jakby w tym, że nasz tato jest takim wzorem męskości w tym, że jest sprawiedliwy, nie jest tyranem. Nie wiem, może ktoś z nas doświadczył tyranii w naszych domach, że ojciec za wszystko tłukł. Niestety, ale często bywa tak, że dziecko może oddało właśnie, ale z powodu tego, że ktoś dokuczał,
naleb się biło, więc trzeba stłuc. I niestety wtedy takie dzieci, no w nich nie tworzą się jakby te dobre wartości i dobry kierunek. Ale nasz tato jakby też pokazał nam, z czym się wiąże męskość. To jest odpowiedzialność, odpowiedzialnością, prawdą. Ale tak jak mówię, nie zawsze odwaga jest czymś fizycznym, w sensie, że fizycznie coś, nie wiem, pokażemy, ale że odwaga jest wewnątrz. I chociaż możemy być słabymi fizycznie, możemy być mocarzami duchowo. I chciałbym poprzez te rozważanie właśnie dojść do tego, żeby nasze poczucie wartości, poczucie bycia mężczyzną czy kobietą było zbudowane w Bogu. W tym, kim jesteśmy w Bogu. Na niczym innym. Nie na tym, że żona docenia, nie na tym, że w pracy doceniają, nie na tym, że wybudowałem swoimi rękoma dom, że zasadziłem drzewo, że coś tam posiadam. Ale że jestem w miejscu, do którego Bóg mnie powołał. Wypełniam to powołanie, do którego zostałem powołany. I moje dzieci, patrząc na mnie, widzą wierność Bogu, oddanie Bogu, odwagę w działaniu, odwagę nie polegającą właśnie na tym, że się ufa swoim siłom i możliwościom, ale Bogu. I taką odwagą charakteryzował się Dawid, król Dawid. Drugą taką cechą, którą chciałbym podkreślić, była bojaźń pańska, pokora w sercu Dawida. W 1 Samuelowej, 24 rozdziale. I rzekli wojownicy Dawida do niego: oto dzień, o którym zapowiedział ci Pan. Wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz chciał. Wstał tedy Dawid i uciął ukradkiem kraj płaszcza Saulowego. Lecz potem ruszyło Dawida sumienie, iż uciął kraj płaszcza Saulowego. I rzekł do swoich wojowników: broń Boże, abym miał uczynić tę rzecz memu Panu, pomazańcowi pańskiemu, podnosząc swoją rękę na niego, gdyż jest pomazańcem pańskim. Wielokrotnie, jak czytałem tą historię, to niesamowicie to tak uderzało w moje serce. Kiedy widziałem, jakby wczuwałem się w tą sytuację, kiedy no ewidentnie Bóg powołuje Dawida, jest to poświadczone i tak jak ci wojownicy powiedzieli: teraz wydaje Pan w twoje ręce twojego wroga, który chcecie zabić, teraz go zabij. I nie wiem, co by się stało, gdyby Dawid zabił Saula. Ale myślę, że wtedy Bóg nie mógłby powiedzieć do końca, że on jest według jego serca. Myślę, że wymagało to wielkiej pokory i takiej bojaźni Bożej. Można powiedzieć, że prawie samo zło Saul wyrządzał wobec Dawida cały czas. Gnębił go. Chciał go zabić. I już jakby to pomazanie pańskie w pewien sposób minęło nad Saulem. A król, czy wtedy nie jeszcze król Dawid, ze względu na to, że był pomazańcem pańskim, chciał zostawić sprawiedliwość Bogu, a nie sam dokonywać dzieła sprawiedliwości, dzieła, nie wiem, sądu.
Ile razy my chcemy jakby osądzić, nie wiem, dokonać jakiegoś tam czynu sądowego, jak to nazwać. Takie osobiste doświadczenie, którym się dzieliłem, nie wiem, czy to podczas posługi, ale w mojej pracy. Była sytuacja, kiedy pani kierownik powiedziała tak: dziecko, trzeba używać głowy, trzeba myśleć. I wtedy już cisły mi się łzy do oczu. Wyszedłem od niej i myślę, jak wyjdę do niej, to powiem: przepraszam panią, ale nie życzę sobie, żeby pani mi mówiła, że nie używam mojej głowy. Ale zacząłem wołać do Pana: Panie, wiem, że to nie jest droga, pomóż mi. Chcę błogosławić panią kierownik. Inna sytuacja. Dawid, trzeba robić szybko, szybko, a nie myśleć. Wiecie, no znacie mnie, słuchacie mnie. Mówię wolniej niż inni. Więc dotknęło mnie to. Ale dalej błogosławiłem. I w ostatnim czasie po prostu tak Bóg mnie zaskakuje. Tym, jak postawa pani kierownik się zmieniła do mnie. Po prostu tak niesamowicie, że ja nie jestem w stanie tego pojąć. Jechałem z nią i ona mówi: wiesz, ty jesteś takim pracownikiem, który właśnie motywuje innych do pracy, do działania. Widzę to, że tak pozytywnie wpływasz i w ogóle bardzo się cieszę z tego. I po prostu niesamowite. Ale wiem, że dlatego, że podjąłem decyzję. Będę błogosławić, będę modlić się. Panie, obdarzaj panią kierownik mądrością, błogosław ją, przydawaj tego, czego potrzebuje, aby być mądrą panią kierownik. I Pan Bóg to pobłogosławił. W różnych sytuacjach jesteśmy, rodzinnych może, z pracodawcami, żeby była w naszych sercach ta bojaźń pańska i pokora. Żebyśmy nie byli tymi, którzy chcą się sądzić, że tam ktoś nam nie wypłacił nadgodzin czegoś i w swoich sercach gorzknieli i buntowali się, tylko powierzyli to Bogu, okazali pokorę i błogosławili. I błogosławili właśnie naszych wrogów. Tak jak to czynił Dawid. On jest właśnie tym przykładem tej bojaźni Bożej, tej pokory. Kolejną rzeczą, umiejętność przyznania się do winy. Jak wiemy, jako już król, popełnił grzech cudzołóstwa i morderstwa. I w 12 rozdziale i 13 wersecie, jak prorok Natan przyszedł do króla Dawida, wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. W tym wersecie są krótkie słowa, ale wiemy, że psalm 51 jest psalmem pokuty, wyznania grzechu swojego króla Dawida. Jest to bardzo ważna cecha. Niestety, ale jakby w świecie męskim przyznanie się do winy jest uznawanie za że mięczakiem ktoś jest. Że pochyli głowę: przepraszam, zawiniłem.
to jest uznawane za niemęskie. Ale właśnie Boży mężczyzna umie się przyznawać do winy. I myślę, tak patrząc na moje dzieciństwo, że dla mnie też właśnie tato był świadectwem, że wielokrotnie przepraszał nas. Przepraszam dzieci za pewną sytuację, za to, że wtedy nie panowałem nad sobą, że tak się zdenerwowałem. Różne były sytuacje, ale wiedzieliśmy, że nasz tato umie się przyznać do winy. I pamiętajmy o tym, bracia, że musimy umieć się przyznać do winy przed naszymi dziećmi. Jeśli one nie zobaczą tego, to nie będą stosować tego w swoim życiu i nie będą też przepraszały nas za swoje przewinienia. Bo czemu one mają przepraszać, jak my nie przepraszamy, kiedy my zawinimy? To, że przepraszamy, to nie sprawia, że jesteśmy słabi. Tylko właśnie wtedy jesteśmy mocni, bo to jest ta jakby Boża siła. Kiedy się szczerym i umie się właśnie przyznać do winy. Pewne te cechy myślę, że można też jak najbardziej przenieść na kobiecość, ale pewna cecha, która moim zdaniem jest jakby przypisana szczególnie dla mężczyzny, jest bycie przewodnikiem i nauczycielem. Odnośnie tego chciałbym przeczytać fragment z 1 Tymoteusza, 3 rozdział 2-5. Tu jest mowa o biskupie, ale myślę, że można to przenieść do jakby życia każdego mężczyzny, każdego wierzącego brata. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, niezadzierżysty, lecz łagodny, niesfarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Kiedy myślałem też o męskości, o właśnie byciu mężczyzną, tak doszedłem do wniosku, że tak naprawdę egzaminem tego, czy spełniłem tą funkcję bycia mężem Bożym, mężczyzną według Bożego serca, poprzez to, czy moi synowie będą mężami według Bożego serca i czy moje córki będą niewiastami według Bożego serca. To jest egzaminem, bo my możemy sobie mówić, ja jestem prawdziwym mężczyzną, ja spełniam tą funkcję, ale egzamin będzie właśnie na naszych dzieciach. Czy one pójdą w nasze ślady, czy nie? Czy widzimy, że nasze dzieci jakby wzorują się na nas i czy ich kształtujemy, czy po prostu puszczamy je wolno i robią co chcą i nie kształtują się te dobre cechy w nich. Myślę, że ważne, żeby zaczynać jak najwcześniej. Żeby nie zostawiać tego na wiek dojrzewania. Bo myślę, że wtedy to już jest za późno. Bo wtedy młodzi ludzie patrzą na swoich rówieśników często, jeśli wcześniej nie patrzyli na swego ojca, matkę i nie brali z nich wzoru. Dla mnie też właśnie moi rodzice są świadectwem tego, że prowadzili nas takiej jakby no Bożej rodzinie, że my chcieliśmy być z nimi. My jako nastolatki jeździliśmy z nimi na wczasy. Widzieliśmy w nich wzór.
tego, kim powinien być mężczyzna, kobieta. Nie patrzyliśmy gdzieś tam na bok, nigdy nie miałem plakatu, nie wiem, piłkarza, jakiegoś muzyka, kogokolwiek na ścianie. To jest ważne, żeby od samego początku naprawdę budować w swoich dzieciach te podstawy, te wartości. Bo jeśli nie zrobimy tego, to świat to zrobi. A świat, te złe wartości i te poplątanie jakby wrzuci w ich umysły, w ich myślenie. Niestety, ale może gdzieś być za późno. I potem będziemy płakać. Oczywiście Bóg jest Bogiem wszechpotężnym i w swojej łasce naprawdę może dotknąć, przemienić każdą osobę. Ale to nie jest droga, że zostawiamy nasze dzieci, a potem z wiarą będziemy się modlić, że jednak powrócą na tą dobrą drogę. Naszą odpowiedzialnością jest, żeby od samego początku ich prowadzić tą Bożą drogą, żeby dawać im Boże świadectwo, kim jest mężczyzna według Bożego serca, kim jest kobieta według Bożego serca. Tak może przyspieszę. Kobiecość też nie jest jakby w wyglądzie. Czytamy o tym w pierwszym liście Piotra, w trzecim rozdziale, 3-5 wersetu. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom. Taką kobietę, na której jakby chciałbym wzorować kobiecość jest, spytałem dzisiaj mojej mamusi, co ona sądzi, i ona trafiła, może większość z was od razu by powiedziała, że Rut. Myślę, że często jest jakby dawana jako przykład postawy właśnie tego wzoru, jaka powinna być kobieta. Czym ona się charakteryzowała? Myślę, że tym, że umiała się poddać swojej teściowej, była uległa, posłuszna w tym, co jej mówiła, ale też chęć pomocy, że nie chciała zostawić swojej teściowej samej, bo wiedziała, że ona już no nie będzie miała męża, już jest zbyt stara i może być ciężko, bo będzie traktowana jako właśnie taka no, zdrajczyni, no, opuściła kraj, bo szukała tam w Moabie dobrobytu, można powiedzieć. I potem powróciła ze skuloną głową, bo synowie, mąż umarł. Rut nie chciała zostawić jej. I powiedziała, to czytamy w Księdze Rut, w pierwszym rozdziale od 15 do 17 wersetu. Lecz Rut odpowiedziała: nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam, lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie tu umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Więc w postawie Rut widzimy właśnie tą postawę poddania się, uległości i chęci pomocy. Później w Księdze Rut w 3 rozdziale 11 wersecie czytamy: nie kłopocz się teraz, córko moja, uczynię dla ciebie cokolwiek sobie życzysz, wie bowiem całe miasto, żeś dzielna kobieta. To
To powiedział Boaz, gdy Rut legła u jego nóg, jakby tak z polecenia też jej teściowej. Ale tak jak Boaz stwierdził, dzielna kobieta. Nie poddawała się okolicznościom. Nie ulegała może jakiemuś strachowi, czy może śmiechu, bo ona była obcokrajowcem, była poganką, więc z pewnością przeżywała jakieś odrzucenie, jakieś wyśmiewanie. Na pewno wielu Żydów po prostu mijało ją z daleka, czy nie chciało się przywitać, bo poganka. Ona nie poddawała się. Była wierna Bogu. Wierzę, że po prostu naprawdę szczerze przyjęła Boga Jahwe jako swego Boga i zostawiła za sobą wszelkie też pogańskie jakby wierzenia. I w tej takiej uległości, cichości działała wytrwale i Pan Bóg to pobłogosławił. O tym też czytamy w 1 Tymoteuszu 5 rozdziale 10 wersecie. To są słowa do wdów. Ale myślę, że można też to wziąć do ogólnie jakby kobiety, sióstr. Mające dobre imię z powodu szlachetnych uczynków, że dzieci wychowała, że gościny udzielała, że świętym nogi umywała, że prześladowanych wspomagała, że wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła. I kochani, to nie jest tak, że kobieta jest mniej wartościowa przed Bożym tronem i ogólnie. To, że Pan Bóg powołał siostry, kobiety jako te, które powinny być przy boku mężczyzny, jako wsparcie, jako podpora, jako właśnie pomoc odpowiednia, to nie znaczy, że są drugiej kategorii. Ale taki jest Boży porządek. I Boże Słowo uczy nas o tym. Kiedy pastor mówił w niedzielę odnośnie dzieci i tego właśnie, jakie mają rodziny podejście do dzieci, widzimy, jak ten świat zniszczył te jakby wartości w kobietach, w mężczyznach. Że kobieta nie chce mieć dzieci, że, nie wiem, brzydzi się albo jako jakieś konieczność to traktuje. Kiedy pastor mówił o tym przedszkolu 24-godzinnym, też chyba o tym samym przedszkolu słyszałem. Tak dotarło też do mnie to, że to są bogaci ludzie, którzy posyłają te dzieci. I czasem się mówi, że to w biednych rodzinach jest patologia. A to niestety też w tych najbogatszych rodzinach jest patologia. Tylko tam się nie odbierze dzieci, bo są znajomości w sądach i nie wiadomo gdzie. Ale tam też tragedie przeżywają te dzieci, bo nie mają żadnego wzorca. Niestety jako społeczeństwo, te zachodnie cywilizacja, upadamy. Jeśli nie powrócimy do tych Bożych podstaw, do tych Bożych wartości. Więc tak chciałem podzielić się pewnymi myślami właśnie odnośnie męskości, kobiecości.
Wierzę, że gdzieś pobudziłem was do tego, żeby się modlić, żeby też zbadać siebie, czy jesteśmy mężczyznami według Bożego serca, czy jesteśmy kobietami według Bożego serca. Czy działamy w jakichś swoich drogach, celach? To są bardzo ważne pytania. Wiadomo, że młodzi, kiedy pewne decyzje ważne podejmują, no to jest bardzo ważne, ale nie tylko. Kiedy jesteś dziadkiem, babcią, to też jest ważne, co przekazujesz poprzez swoją postawę swoim wnukom. Czy bojujesz w modlitwie o swoje wnuczki, o swoich wnuków? I czy oni mogą powiedzieć: tak, moja babcia jest taką prawdziwą kobietą, ona ma takie serce, taka wrażliwa jest, taka kochana, a dziadek, on jest taki motywujący do działania, pomimo wieku, naprawdę tyle w nim energii, takiej chęci działania, zdobywania. Czy wnuki mogą powiedzieć, czy nie? To każdy z nas musi sobie zadać takie pytanie. Ale bardzo ważne jest, żebyśmy te dobre wartości nieśli swoim życiem. Żebyśmy nie dali światu po prostu zmienić nasze myślenie, że uznamy, że po prostu raz mąż będzie taki bardziej jak kobieta, a raz kobieta będzie tą głową rodziny, a raz mężczyzna, no tak się dobrali. Nie wierzę w coś takiego. Bo Bóg wyraźnie mówi o funkcjach, o rolach. Pomimo różnic charakterów, wierzę, że zawsze mężczyzna powinien przewodzić, a kobieta powinna jakby ulec w tym i być podporą. A kiedy jest zły mąż, to też Słowo Boże mówi, żeby modlić się, żeby bojować o zbawienie męża. A wierzę, że przyjdzie dzień, kiedy mąż zostanie zbawiony. I myślę, że na tym skończę, więc dziękuję i niech Pan błogosławi to Słowo w naszych sercach.